Efekty niczym z Adobe After Effects w Figmie? Tak jest. Ostatnio wrzuciłam na Instagrama ten oto post i zachęcam Was na Instagrama. Strasznie Wam się spodobał ten efekt i poprosiliście mnie o film, więc dzisiaj o tym. I chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować, bo jest nas prawie 3000. Więc kawa w rękę i zaczynamy. Okej, moi drodzy. Do dzisiejszego tutorialu będziemy potrzebować trzech rzeczy. Po pierwsze plugin, po drugie jakieś fajne fotki i wideo. Więc zacznijmy od pluginu. Będziemy sobie browse plugins in community. A następnie wyszukamy plugin, który się nazywa Jitter. Trzeba go zainstalować. Następnie możecie sobie odświeżyć i plugin już powinien być. Dobra. Pierwsza rzecz za nami. Następnie posłużę się stronką Pexels, gdzie pobiorę jakieś wideo, które będziemy wykorzystywać. Najlepiej, żeby było ono właśnie poziome, więc szybko znajdźmy coś fajnego. Dobra. Mamy jakieś wideo. I jeszcze kilka fotek. Dobra, coś takiego będzie nam pasować. A few moments later. Dobra. Zaczynamy. Wybiorę akurat frame MacBook Pro. Następnie ustawmy sobie grid na 12 kolumn i margin 40. Dobra. Pierwsze co zrobię, to wypełnię tutaj zdjęciem na początek, a potem zamienimy to w pluginie na wideo. Okej. Zrobimy sobie coś po prostu prostego, może o fotografii, nie wiem, dobra, nazwijmy to John Kowalski. Dobra, dużo mniejsze, 18 na bold. Work, contact, hops, hops, shift A, auto. No okej. 50, nie, może na 40. Wyrównajmy to do prawej. Jeszcze tylko zmienię to na Roman. I do prawej. Dobra. Może jeszcze jakiś napis po środku. Mamy header. Teraz trzymając command przedłużymy to trochę. Myślę, że tyle będzie ok. I zrobimy sobie może tak. Do połowy wstawimy zdjęcie. Drugą połowę wypełnimy jakimś kolorem. Dobra. Następnie zrobimy jeszcze jedną sekcję. Coś mi z tym nie pasuje. Myślę, że po prostu jak trochę zmniejszę. Ops. To przedłużymy. Wrzucimy na tył. Też zmniejszymy. Dobra. Tutaj wrzucimy jakiś tekst. Do tego użyjemy pluginu Lorem Ipsum. Okej. 4? No dobra, 4 powinno być ok. Za grube, za duże. 117%. Ok, myślę, że jednak tutaj zrobimy na biało. W ogóle tu usuniemy to. Dobra. Zrobimy coś takiego. Tu dodamy tekst trochę większy. Lorem Ipsum. Dobra, dobra. Coś tutaj już widzę, coś tutaj będzie ciekawego. I tutaj jeszcze zrobimy sobie takie latające. Jedno zdjęcie do góry i jedno do dołu. I też wypełnimy tu tym tekstem. Tym razem na biało. Myślę, że to można zrobić o wiele większe. Okej. Dobra, jeszcze jedno coś takiego. O, dobra. Idziemy tu, to tu, to tu i będzie gotowe. Dobra, szczerze, jak na 5 minut, może 7 minut pracy, wygląda całkiem fajnie. Jedyne, co mi nie pasuje, to to. Powinno iść gdzieś tu. Tu trochę zmniejszymy. Wszystko podniesiemy trochę do góry. Dobra, i dodajmy może jeszcze footer.
żeby to miało ręce i nogi. W sumie to po prostu skopiujemy to. Shift A, przesunę do dołu. Więc czas na animację tego. Sklikamy na nasz frame. Prawym przyciskiem myszy wybieramy plugin i to się nazywa Jitter. Ok, następnie musimy eksportować to do tego programu. Dobra, gotowe. Otwieramy program i jeżeli jest to wasz pierwszy raz, to trzeba założyć konto, żeby móc eksportować ten wideo, albo możecie eksportować jako GIF, więc tutaj powinien być chyba napis, żeby eksportować zaloguj się, czy tam załóż konto, więc to polecam zrobić. No, ale ja już mam konto, więc po prostu pokażę wam, jakie są opcje. I możemy na przykład animować wszystko. No co tu jest? Ciekawe. Tego nawet nie wiedziałam. Można zmienić kolor. Dobra, ale chcę wam pokazać ten efekt, który ja uzyskałam, żebyście mogli sobie odtworzyć, więc kilka rzeczy. Najpierw sobie zmienię na 10 sekund. I to, co jeszcze chcemy zrobić, to zrobić, żeby jakby ta strona się przewijała. W tym momencie mamy całość. Dobra, więc ja ustawiam format na dribble shot, następnie tu zmienię na trochę większy, 1600. Dobra, i to wszystko powinnam zgrupować, więc może wróćmy i zaznaczymy sobie wszystko, wrzucimy to w jedną grupę. Dobra. Następnie trzymając command zmniejszymy sobie dotąd, no i musi mieć zaznaczony clip content. Eksportujmy to jeszcze raz. Dobra, i teraz ustawmy sobie ponownie jako dribble shot 1200-1600. To możemy wyśrodkować gdzieś odtąd. Możemy zmienić tło na szare, na czarne. Wchodzimy w naszą grupę i przejdźmy do zakładki design, żebyśmy mieli białe tło. Dobra. Ok, myślę, że tak jest spoko. Dobra, wróćmy do animacji. I pierwszy efekt, jaki chcemy, to żeby strona nam się przewijała od dołu do góry. Więc zacznijmy animację. Kostumową. I zrobimy move. Dobra, przesuniemy to. Zacznijmy na zerze i może na minus 2000. Ok. Spróbujmy, żeby to było 10 sekund. Ok. I możemy zmieniać jak chcemy. Czy żeby to było na przykład slowdown, czyli że będzie nam zwalniać wraz z czasem. Czy chcemy, żeby się to przyspieszało? Zacznie się wolno, potem coraz szybciej, szybciej, szybciej. Elastic? Nie. Wraca nawet. A w sumie ciekawe, tylko nie do tego, co chcemy. Co my tu mamy dalej? Bones. Dobra, fajne, ale w tym wypadku po prostu wybieram liniowe, żeby nie było żadnych efektów. Ok, czyli mamy przewijanie. Dobra. Ok, wróćmy na start. I teraz chcę, żeby zamiast tego zdjęcia tutaj było wideo. Dobra, więc wybierzmy wideo, które zapisałam. Ok, to jest nasze wideo. Teraz musimy przenieść na sam dół, żeby nam to nic nie zakrywało i możemy to sobie rozciągnąć na szerokość i wysokość, jaka nam pasuje. Dobra. Tu mogę już usunąć to zdjęcie, co było pod spodem. I teraz jak... Oj! Czemu to do dołu poszło? Czy tak samo było tu? Nie. Musiałam kliknąć, dobra.
Dobra, i teraz możemy zauważyć, że jest wideo. Okej. Mamy pierwszy efekt. Następnie zanimujmy te dwa obrazki. Więc jak widzimy, teraz jest tylko kawałek obrazka, ale po kilku sekundach jest on cały, więc myślę, że w zerowej sekundzie możemy zacząć animację, więc trzymając shifta zaznaczam dwa obrazki i może ten tekst. Sprawdźmy jeszcze ten tekst i ten tekst, może też. Okej, zgrupujmy to. Ctrl-G i zacznijmy nową animację. I mamy kilka opcji animacji, jak chcemy, żeby to nam się animowało. Mi się bardzo podoba ten efekt, więc... Okej. Tak wygląda ok. I jeszcze zróbmy to na jedną sekundę, żeby to było trochę wolniejsze. Dobra, następnie przesuwamy. Tutaj już wszystko widać. I w tej trzeciej sekundzie zaczniemy animować te dwa obrazki. Zaznaczmy je z shiftem i wróćmy na trzecią sekundę. Dobra, zaczynamy animację i tym razem posłużę się znowu przesuwaniem elementów, więc zaczynam od pozycji 0 i myślę, że... Dajmy najpierw 50, żeby było trochę do dołu. Dobra, i kończyło się na 50 do góry, na minus 50. OK, wracamy do początku, jak to wygląda. Dobra. I potem możemy, myślę, że tutaj jak się tekst, zaznaczmy tekst, gdzie on się zaczyna, gdzieś tutaj. Myślę, że to jest fajne. Nie podoba mi się. Dobra. Dobra, a więc jak wygląda całość? Tu jeździ, tu się przesuwa. Dobra, jeszcze raz. W którym jesteśmy? Tu jeszcze to chciałabym zanimować. Dobra, więc odtąd. Znowu przesuniemy od dołu do góry. Chyba wcześniej robiłam 50 minus 50, więc robimy tak samo. Dobra. Okej. Myślę, że całość już wygląda ok. Wróćmy do początku. Pięknie. Gotowe. Następnie, jeżeli chcemy eksportować ten cały plik, to po prostu klikamy eksportuj i wybieramy, jaką chcemy rozdzielczość. Więc oczywiście możecie użyć własnych efektów, to jest takie ustawienia mniej więcej miałam w tym poście, które wam pokazałam na Instagramie, więc to jest to mniej więcej, co ja zrobiłam w tamtym momencie. Co jeszcze mogę dodać?
Czyli jest bardzo dużo efektów i to, co może wydać się ciężkie na początku, to wybieranie, w której sekundzie chcemy, żeby coś się animowało, czy chcemy, żeby coś się animowało przez całą długość, czy po prostu jak jesteśmy w danym elemencie. I to w sumie tyle. Jest też dużo rzeczy, których możecie robić customowo. Możemy przesuwać, skalować, czy będzie większe, mniejsze. Możemy zrobić, żeby to się nam kręciło, zmienić przezroczystość, dodać cienie. I wiele, wiele innych. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne narzędzie. Tak samo jeszcze zapomniałam wspomnieć, że mamy animacje początkowe i animacje kończące. A więc tak prezentuje się nasza animacja, którą przed chwilą zrobiliśmy. Myślę, że wygląda to bardzo, bardzo fajnie i na pewno jest efektowne w portfolio. I co chciałam jeszcze dodać, co można zrobić później z taką animacją, więc jeżeli mamy gotową taką animację, możemy ją podesłać dla front-end dewelopera, który na tej podstawie zaprogramuje tą stronę, żeby ona miała takie właśnie animacje. I jeszcze chciałam dodać, że są również inne pluginy do Figmy, które również pozwalają na animacje takie lub inne, więc jeżeli jesteście zainteresowani, żebym pokazała Wam, jak inne pluginy działają, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Na dzisiaj to już tyle. Koniecznie podzielcie się z Waszymi efektami na Instagramie. A już niedługo wpada odcinek wraz z Kubą z Kryptonim Studio, gdzie będziemy rozmawiać o UI, UX z programowaniu, więc jeżeli macie jakieś pytania albo coś Was ciekawi w tej tematyce, dajcie znać koniecznie w komentarzu. I do zobaczenia. Miłego. Pa, pa!